wiocha ciąg drutowo. To tutaj mieszka rodzina Kabli. Staszek i Staszka wraz ze swoim synem Staszkiem juniorem prowadzili spokojne życie do momentu, gdy Stachu nie doznał wypadku. Gdy tworzył w garażu silnik rakietowy do swojej kosiarki, doszło do małego wybuchu, który spowodował u Stanisława zmiany mózgowe. Mówiąc w skrócie, po wybuchu odkleiło mu się i to f*** mocno. Od tamtej pory życie Kabli już nie było takie same. Rodzina starała się, żeby głowa ich rodziny wróciła do normalności, ale niestety Stachu zatracił się w swojej nowej postaci. Był przekonany, że jest czarodziejem. Mamy w rodzinie jednego czarodzieja. Serio, bez kitu. Pamiętam jeszcze te piękne czasy, gdy całą rodzinką odpoczywaliśmy sobie w piwnicy wujka Władka, piliśmy bimber, było z***cie, a teraz co k***o? Pojebał mu się coś w bani i myśli, że jest jakimś jednym czarodziejem. Codziennie biega w jakiejś jednej pelerynie i macha tą jedną różdżką. Co to w ogóle jest za różdżka? Skąd on to wziął? Ja nie... no nie wiem. Kiedyś chciał magicznie przeciąć Stanisława juniora na pół. Serio, bez kitu. I wiecie co k***a? Musiałam z nim na szpital jechać, bo kretyn go prawie serio przeciął. Wziął jakąś k***a piłę. Dobra, nie wchodźmy w szczegóły już. Ja nie wiem, co się z tym człowiekiem podziało. Niech wraca mój kochany Stasio. Ja to tam lubię mojego tatę. Jest fajny, naprawdę jest fajny. Robi fajne sztuczki. Często robi tak, że znika naszą mamę i mamy spokój z nią na chwilę, na cały dzień czasami nawet. Nie wiem, jak on to robi, ale wtedy jest fajnie. Naprawdę wtedy jest fajnie. Kiedyś prawie mnie przeciął, ale tak na serio. A to akurat nie było fajne, ale ogólnie to jest fajnie. Jezus Maria, i znowu myślę zjebany kibel. Co oni k***a jedzą? Wytłumaczcie mi, co oni k***a jedzą? Teraz po każdym sraniu, każdy z nich będzie był ten zjebany kibel, bo ja nie wytrzymam, nie daję rady po prostu tak jebany, ja p***ole. Witam cię, moja droga żono! Widzę, że jesteś bardzo zmęczona, bo robisz naprawdę bardzo ważne rzeczy. Jesteś dla mnie największym cukiereczkiem na tej ziemi. Pozwól, że pokażę ci dzisiaj kilka sztuczek, które się ostatnio nauczyłem. Naprawdę zajebiste sztuczki, chętnie je przetestuję na tobie. Wiesz co, mam w dupie tą twoją magię. Skończ p***ć i najlepiej wyczaruj czysty kibel, bo tu się wysiedzieć nie da. Ty w ogóle kiedyś wyłeś ten kibel, czy tylko srasz na nim i lejesz, co? Moja żona nie jest świadoma, jak potężnego czarodzieja ma w swoim domu! Opanowałem każdą magię, powtarzam, każdą magię. Od najprostszych sztuczek z kartami do przenoszenia i znikania przedmiotów. Potrafię nawet pierdem zburzyć wieżowiec. Ale to k***a. Akurat nie jest magia i to nie jest ważne. Mniejsza z tym. Czuję, że służę do wyższych celów, a nie czyszczenia magią jakiegoś kibla! Niech na Ladary szurowanko, a ja zajmę się poważnymi rzeczami. Jeszcze dziś zobaczy prawdziwą magię. A co ty mi tutaj k***a pulpecie mówisz, co? Magia nie służy do czyszczenia kibli. Powtarzam ci to 1000 razy. Magia nie służy do czyszczenia domów. Magia nie służy do zarabiania pieniędzy. Magia to jest czysta zajawka, tak? Magią można naprawić ten zjebany paskudny świat, a nie czyścić kible. Do czyszczenia kibli jesteś taka k***a. A ty! Ogarnij się już, dobra? Po tym z***anym wypadku coś ci się odkryło od bani. Tak, właśnie tak! Trzeba cię o tym uświadomić! Ogarnij się, człowieku, i dorośli! Bo zachowujesz się jak dziecko! Rozumiesz? Nie mam czasu gadać z tobą, niewiasto! Szkoda moich słów! Szkoda moich nerwów! Szkoda oczywiście mojej magii! Bira, bira, kira, kira! Zaraz znikam z tego kibla! Co ty Co ty mi tu odpierdasz teraz? Japa zamknięta! K***a! Miałem to zapisane! Jeszcze nie znam wszystkich zakręć na pamięć, rzeczywiście. Japa zamknięta, szmerów brak, hycy, hycy, jeb tak! Bez sensu tutaj stać! Nara, nara, trzeszczy, szpara, szara, szara, spi***alam na browara! No i co? Dalej tu stoisz i patrzysz się na mnie jak z... Dobra, zamknij oczy na chwilę, dobra? Żebyś nic nie widziała, a ja magicznie zniknę i to będzie cała magia, dobra? Na chwilkę mam przerwę oglądanie, zrobimy sobie takie małe wyzwanie. Jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek, to ja nagrywam kolejne nietrudne sprawy, więc kliknij łapeczkę na dole, nic cię to nie kosztuje, a ja zapraszam do dalszego oglądania. Elo! On jest bo***ny!
zajebany. Zlagowało mu mózg totalnie. Nie wiem, co się z tym człowiekiem dzieje. Jeszcze wam powiem tak. Na samym początku było ok. Nie przejawił jakichś takich, wiecie, dużych zmian w zachowaniu, ale teraz to mu totalnie odpierdala. Nie wiem, wiecie, nad czym myślałam? Myślałam nad tym, żeby odtworzyć wybuch silnika. Tak jak Stachu powiedział, tak zrobił. Staszka zobaczy dzisiaj prawdziwą magię, bo Stachu planuje poważne przedstawienie. Wysłał nawet zaproszenie do rodziny poprzez sowy. Ale niestety te były niewytresowane i spierdoliły gdzieś do ciepłych krajów czy coś tam, nie wiem. Zaprosił ich osobiście. W planach miał pokaz swojej mocy i siły. Chciał zrobić takie show, żeby Staszce opadła kopara. I w końcu uwierzyła w jego skilla. Witam was, moi drodzy, moi mili! Mam do was jedno ważne pytanie. Czy jesteście gotowi na ten spektakl? Bo ten spektakl może was wypierdolić z butów! Ta, witam serdecznie. Nie wiem w ogóle, co ja tu k***a robię? Po co ja żem tutaj przyszła? Ja jestem gotowy! Będzie fajnie! A ja kocham te specjalne przedstawienia mojego starego. Będzie naprawdę fajnie, czuję, że będzie fajnie. Dzisiaj powiedział, że ma dla nas coś specjalnego. Długo nad tym pracował i chce nam to pokazać. Nie mogę się już doczekać. Mam naprawdę kisiel w majtach. Muszę chyba iść przebrać majtki. Mogę wyjść przebrać majtki? Moja sztuczka magiczna będzie polegała na tym, że będę potrzebował jednego ochotnika, jednej osoby do tego cudownego czaru. Czy może znajdę tutaj w publiczności jakiegoś dobrego ochotnika, który wystąpi u mnie w tym czarze? Banda skończonych debili. Ty młody jesteś taki sam jak ojciec. Nie widzę ani nie słyszę nikogo. Halo, czy jest tutaj ktoś taki, który by chciał wystąpić, k***a, jebany wąs? Czy jest tu jakaś osoba, która chętnie wystąpi w moim magicznym show? Ja chcę, bierz mnie! Ja chcę! O, widzę tutaj chyba... Dobrze widzę? Tak! Widzę tutaj chyba jednego ochotnika, który się bardzo, ale to bardzo wyrywa. Stanisławo, zapraszam cię na scenę. Że co k***a? Co tu się odp***a teraz? Siedziałam sobie spokojnie, cicho, a ten debil powiedział, że się wyrywam. Ja się wyrywam! Siedzę sobie o tak jak teraz z założonymi rękami i debil mówi, że się wyrywam. Serio, młody się prawie nie zesrał, bo chciał wystąpić w tym przedstawieniu, a on bierze mnie. Czajcie? Bierze mnie. I dobrze, Stanisławo, nie musisz się fatygować, możesz zostać na swoim miejscu i teraz publiczność, proszę uważać, bo wypowiem teraz bardzo, ale to bardzo, bardzo skomplikowane zaklęcie, którym przeteleportuję Stanisławę do drugiego pokoju. Znalazłem ostatnio takie jedno zaklęcie na internecie. Trochę dziwna była ta strona, taka troszkę podejrzana, ale... Co mi tam? Troszeczkę podtuningowałem, bo było po prostu ch***owe. Miało oczywiście dobre fundamenty, ale trzeba było je pozmieniać. Teraz pokażę im k***a show. Taki k***a spektakl, że się zesrają. W końcu uwierzą, że jestem prawdziwym magikiem z krwi i kości. Co? Ja się nie zgadzam, nie pozwalam ci, weź się ode mnie odp***ą, kurde. Weź się kogoś innego, co ja jestem? Nie ma szans. Dobrze, więc zaczynajmy. Uwaga, proszę o skupienie całej publiczności. Budu budu, zdechła z brudu. Sikalafon, kurwa. Co to jest? Co to ma być w ogóle? Co ty, kurde, w przedszkolu to jakimś przeczytałeś, czy co? Zamilcz, niewiasto! Ja tutaj przeprowadzam czary na twojej osobie. Wyjebać mnie z rytmu. Muszę sobie to przeczytać. Zniknij, babo, świat cię nie potrzebuje. Onca, pękła gąca. To, czarna mambo! Wypisaj za bramę, bo cię odholuję na zawsze, jeb! Udało się! Kurwa, szczerze, ja nie spodziewałem się, że to się uda! Ja p***olę! Po tych wszystkich wydarzeniach rodzina Kabli żyje sobie spokojnie w swojej małej, zapchlonej wiosce. Bez tej wkurwiającej starej baby, która tylko mamrała i srała się o byle gówno przez cały czas. Staszek został prawdziwym czarodziejem, kurwa czarnoksiężnikiem na pełen etat i występuje przed publicznością. Czasami ma normalnie cały stadion zapełniony ludźmi. Jest zawodowym magikiem.
Można go też wynająć w celach zniknięcia jakiejś rzeczy albo osoby, ale to już mniejsza. Robi to, co kocha i znalazł sens w życiu. Syn Staszka, Staszek Junior, też chce zostać magikiem i uczy się zaklęć tak jak jego stary. Podobno bardzo szybko łapie, o co chodzi, i może zostać potężniejszym czarodziejem niż sam wielki Staszek Senior. W przyszłości chcą założyć duet magików i zniknąć cały świat. Znaczy robić przedstawienia na cały świat.